Młodzi Polacy stają się coraz mniej religijni. To zjawisko obserwujemy już od kilku lat. Ten trend potwierdzają również statystyki Kościoła katolickiego. Jak wyglądała nasza religijność w tym roku? Gdzie zaszły największe zmiany? Co z tego wynika? Czy jesteśmy skazani na sekularyzację? Już za chwilę debata Idź pod prąd będzie się działo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie serdecznie w telewizji Idź pod prąd. Zbliża się koniec roku, więc czas podsumować zmiany w religijności Polaków. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiać już za chwilę. Czekamy oczywiście na Wasz udział w mediach społecznościowych, na Wasze komentarze i pytania, a ja na początku przywitam naszych szacownych gości. Dzisiaj jest z nami profesor Magdalena Środa, filozof, etyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry. Jest z nami również profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog, socjolog z Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Witam również. Kłaniam się Państwu, ale nie Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Centrum Profilaktyki Społecznej. Dobrze, to już mamy wyjaśnione, zaraz zmienimy podpis. Również jest z nami Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl. Witam serdecznie. Dzień dobry. Także Krzysztof Gwizdała, szef portalu Apostazja.eu. Witam również. Dzień dobry Państwu. Daniel Flis, redaktor OKO.press. Witam również. Dzień dobry. Chrystian Szpilski, przedstawiciel partii Lewica Razem. Dzień dobry. A także pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam również. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj w trakcie naszej debaty pokażemy również wypowiedzi księdza Damiana Wyszkiewicza, katechety, autora książki Ostatni dzwonek, rozmowy o przyszłości lekcji religii. Niestety ksiądz Damian nie mógł być dzisiaj z nami. Chciałam również zaznaczyć, że zapraszaliśmy do naszej rozmowy przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski, również konserwatystów. Niestety nikt nie znalazł dla nas czasu. Mam nadzieję, że ta sytuacja zmieni się w przyszłości. Zanim przejdziemy do pierwszego pytania, krótki reportaż Cezarego Kłosowicza o zmianach w religijności Polaków. Polacy coraz mniej chętnie uczestniczą w praktykach religijnych. Wczoraj Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce opublikował dane za rok 2020. W liczbach widać spadek udziału Polaków w życiu Kościoła. Ochrzczono 312 tysięcy osób, to ponad 16% mniej niż rok wcześniej. Natomiast do bierzmowania przystąpiło 252 tysiące osób, czyli o 34% mniej niż w 2019 roku. Wzrosła natomiast o 20% liczba osób przystępujących do pierwszej komunii. Widać wyraźnie spadek zainteresowania karierą księdza. W diecezjalnych wyższych seminariach duchownych studiowało w 2020 roku 1619 alumnów, o 20% mniej niż w poprzednich latach. Spada również udział w lekcjach religii. W roku szkolnym 2020-2021 na religię uczęszczało 85,7% uczniów, o 2 punkty procentowe mniej niż rok wcześniej. W szkołach podstawowych na religię chodzi ponad 90%, ale już w liceach mniej niż 70% uczniów. Z powodu pandemii Instytut nie zbierał danych o liczbie osób praktykujących. Te dane przedstawiło natomiast w listopadzie Centrum Badania Opinii Społecznej. Według ośrodka w latach 1992-2021 odsetek regularnie praktykujących Polaków spadł z 69,5% do poniżej 43%. Całkowicie niepraktykujących jest ponad 24%, natomiast w największych miastach ten odsetek sięgnął ponad 40%. W najmłodszej grupie wiekowej 18-24 lata tylko 23% regularnie odbywa praktyki religijne, 36% nie odbywa ich w ogóle, natomiast ponad 28% młodych dorosłych deklaruje się jako niewierzący. Jak pisze CBOS,
O ile proces zarzucania regularnych praktyk religijnych w trzech najstarszych kohortach przebiega stopniowo, to w pokoleniu X wyraźnie przyspiesza koło roku 2016, w pokoleniu milenialsów koło roku 2018, a w najmłodszej kohorcie jest to nieprzerwany, gwałtowny zjazd. Widać spadek praktyk religijnych, szczególnie w młodym pokoleniu. Pierwsze pytanie, na jakie zmiany w religijności Polaków warto zwrócić uwagę w tym roku? Gości jest dużo w naszej dzisiejszej debacie, więc poproszę, żeby skupić się maksymalnie na dwóch takich zmianach, może na jednej. I najpierw oddaję głos profesorowi Mariuszowi Jędrzejko, który jest współautorem badań dla Rzeczpospolitej nad religijnością młodych Polaków. Przede wszystkim młodzi ludzie nie zgadzają się na obecną praktykę Kościoła. I to mi się wydaje być głównym trendem przy akceptowaniu wartości, które są w religii. No ale jeśli widzą na przykład to, co się dzieje w Toruniu, jeśli słuchają tego człowieka, którego część działań jest kompletnym zaprzeczeniem tego, co głosił Jezus, to nie możemy się dziwić. Wydaje się, że Kościół dzisiaj nie rozumie tego, że młode pokolenie jest nieporównywalnie mądrzejsze od nas, kiedy my mieliśmy tyle, ile oni lat. Mają nieporównywalnie lepsze źródła informacji, mogą to porównywać. I to jest taki pierwszy główny wniosek, który wynika z przeprowadzonych przez nas badań. Drugi, chodzi chyba o język, z którym rozmawiam się z młodymi ludźmi. Oni nie akceptują tego sztywnego, nie nadającego się do żadnego dialogu języka. I kiedy rozmawialiśmy, to są 73 miasta i miejscowości, w tylu byliśmy prowadząc nasze badania, to brak akceptacji na dialog, a jedynie działanie poprzez monolog, to właśnie powoduje moim zdaniem brak, te trendy, które dzisiaj widzimy. Ale to jest również trend całej cywilizacji zachodniej. Wydaje się, że bardzo szybko gonimy Holandię, Francję i Niemcy. Jeszcze przejdziemy do potencjału, który wynika między innymi z badań pana profesora, teraz profesor Magdalena Środa. Jakie są największe zmiany w religijności Polaków w ostatnich latach? Ja raczej nie będę mówiła na temat zmian, bo nie jestem socjolożką. Będę mówiła na temat oceny przedstawionego mi materiału i tego, co skądinąd wiem. I jako ateistka, słysząc o takich danych, jestem optymistycznie do nich nastawiona, natomiast jako obserwatorka życia publicznego znacznie mniej. Po pierwsze dlatego, że myślę, że te dane byłyby optymistyczne, gdybyśmy pokazali długofalowy okres. Te dane odnoszą się do ostatnich kilku lat, jak mi się wydaje, ale pan profesor może mnie poprawić. Natomiast ja bym zwróciła uwagę na takie dwa fakty. Z jednej strony rzeczywiście mamy spadek religijności, ale z drugiej strony mamy coraz bardziej widoczne radykalne ruchy religijne, jak też i mamy bardzo widoczny wpływ organizacji religijnych na życie publiczne, a zwłaszcza na prawodawstwo i ustawodawstwo. Może kiedyś religijność była znacznie bardziej powszechna, dzisiaj jest mniej powszechna, natomiast kiedyś nie były widoczne działania takich organizacji jak Ordo Iuris, o ich politycznych konsekwencjach mówię przede wszystkim, czy różnego rodzaju krzyżowców, straży narodowej i takich radykalnych konserwatystów, którzy ujawnili swoją tożsamość poprzez bardzo, bardzo radykalne i wizualne działania. Czyli można powiedzieć, że z pewnego punktu widzenia, gdyby do naszego kraju przyjechał niezorientowany turysta i przeszedł się na przykład po krakowskim przedmieściu, ja ostatnio miałam takie doświadczenie, tu byli krzyżowcy, tu była straż narodowa, tu były osoby, proszę mi wierzyć, pod kościołem Świętego Krzyża stała grupa osób w prawdziwych włosienicach z różańcami i z biczami, czyli można powiedzieć, wrócił czas biczowników. Czyli no, następuje bardzo widoczna jednak wizualizacja ruchów religijnych, przede wszystkim oczywiście w polityce. A druga sprawa jest punkt widzenia dużych miast. No i jest punkt widzenia, który ja na przykład teraz ucząc zdalnie, mieszkam na dalekich, dalekich Mazurach pod granicą rosyjską, to jednak jak jadę przez Polskę w kierunku Warszawy, to te winogrona wiernych praktycznie się nie zmniejszają. I one są jakby cały czas konstant, czyli trzeba uczynić to zróżnicowanie między prowincją, małymi wioskami, a dużymi miastami. I jedna uwaga do tego, co powiedział pan profesor, żywiąc taki optymistyczny pogląd na
zmniejszanie się religijności Polaków, że młodzi ludzie widzą tę wielką sprzeczność między partią, która nami rządzi i która przywołuje religijność jako swój fundament czy jako legitymizację, no a z drugiej strony między jej działaniami pełnymi, powiedziałabym, niechrześcijańskich postaw. Widać to wyraźnie, że to, co chrześcijańskie, czyli na przykład pomoc cierpiącym i krzywdzonym, co jest widoczne na granicy, jest w tej chwili kryminalizowana. Więc dzieją się rzeczy przedziwne. Ale ja bym powiedziała jedną rzecz, bo akurat jestem po zajęciach z etyki chrześcijańskiej, w ramach kursu etyki robimy po prostu etykę chrześcijańską. Ignorancja Polaków co do religijności, jej dogmatów, zasad, do tego, jak pan profesor powiedział o nauczaniu Jezusa. Ja myślę, że ludzie nie wiedzą, czego tak naprawdę nauczał Jezus. I to jest bardzo charakterystyczne dla polskiej religijności. Pani profesor, to jest obyczajowa rytualność, niezwykle powierzchowna. Do tego wątku jeszcze specyfiki polskiej religijności, mam nadzieję, wrócimy. Jeszcze odnośnie wypowiedzi pani profesor, badania CBOS dotyczą lat 1992-2021, więc to rzeczywiście jest prawie 30 lat. Teraz proszę o krótką wypowiedź Alicji Defratyki. Jest pani autorką kilku sondaży na portalu Ciekawe Liczby.pl odnośnie religijności. Jakie największe zmiany pani widzi? Tak, widzę, że coraz więcej Polaków negatywnie ocenia zaangażowanie Kościoła w politykę i to jest widoczne też na przestrzeni lat, kiedy realizowałam sondaże. Teraz jest tak, że ponad 80% Polaków uważa, że Kościół powinien zachować neutralność wobec polityki, a kiedy podobne pytanie zadałam 4 lata temu, to sądziło tak ponad 60% Polaków, więc widzimy, że na przestrzeni ostatnich lat też ten odsetek nastawionych negatywnie do zaangażowania w politykę wzrasta i co też jest bardzo widoczne, jeżeli chodzi o postrzeganie tego zaangażowania w politykę, to 67% Polaków negatywnie to ocenia. Uważa, że Kościół za bardzo angażuje się w politykę, więc widzimy takie zbratanie Kościoła z polityką. Nawet czasami to jest trochę taki synonim już, że PiS równa się Kościół, prawda? I dlatego to jest też ten jeden z powodów, który powoduje, że coraz mniej osób chce się identyfikować z tym Kościołem, bo na przykład nie chce identyfikować się z tym, co on sobą reprezentuje, ani z władzą, skoro jest ten znak równości. I to badanie CBOS, o którym była mowa na początku, też potwierdza to, co już wcześniej wyszło w takich badaniach porównawczych realizowanych dla świata przez Pew Research, które już w 2018 roku podawało, że młodzi Polacy najszybciej z 45 krajów odchodzą od Kościoła i dla nich ta wiara jest coraz mniej znacząca w życiu. Więc CBOS potwierdza ten trend, który już obserwujemy w licznych badaniach od wielu lat. Ale ja też powiem o jednej takiej rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę, że widzimy spadek osób praktykujących regularnie, ale nawet w deklaracjach CBOS, to jest około 43% osób, które deklarują, że regularnie chodzą do kościoła, a w Instytucie Statystyki Kościelnej, czyli to Dominikante, za 2019 to było w okolicach 37%, czyli widzimy, że wciąż deklaracje są wyższe od tego, co faktycznie Kościół bada i mierzy po liczbie wiernych, którzy przychodzą do Kościoła. W 2020 faktycznie tych badań nie było. Teraz to badanie było realizowane i z tego, co już się zaczyna mówić, to ten spadek będzie bardzo widoczny, jeżeli chodzi o uczęszczanie do Kościoła. Oczywiście wpłynęła na to pandemia, ale właśnie to angażowanie się i bratanie się Kościoła z polityką oraz skandale pedofilskie i inne afery, o których pewnie jeszcze będziemy mówili w dalszej części programu. Bardzo dziękuję. Rok 2018. Badania amerykańskie pokazują, że Polska jest liderem, jeśli chodzi o spadek religijności w młodym pokoleniu. I tu trzeba zaznaczyć, że to było jeszcze przed ujawnieniem tych największych skandali w Kościele katolickim. Teraz pastor Paweł Chojecki.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, czego nie widać w tych statystykach, bo widzimy spadek tutaj uczestnictwa, spadek zaangażowania, spadek tak zwanych powołań, jeśli chodzi o Kościół rzymskokatolicki. I to bardzo, bardzo znaczny spadek, kilkudziesięcioprocentowy. Stąd ja bym się spodziewał, jako pastor, można powiedzieć, konkurencji, czyli kościoła protestanckiego, że tu pojawi się wśród Polaków rzeczywiście jakieś zwiększone poszukiwanie innych źródeł, czy innych, można powiedzieć, rodzajów życia kościelnego, religijnego, wspólnotowego. Niestety te statystyki nie pokazują i myślę, że to nie jest błąd tych statystyk absolutnie, tylko myślę, że rzeczywiście tu Polacy tkwią w takiej inercji. Tu jedna z przedmówczyń powiedziała, że te doświadczenia pokazują ogromną ignorancję Polaków, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, i odchodzenie od Kościoła katolickiego wcale nie kieruje na razie przynajmniej Polaków ku jakiemuś pogłębieniu swojej znajomości Jezusa Chrystusa, Jego słowa i tak dalej. Kilka dni temu rozmawiałem z, można powiedzieć, legendą lat 80., 70. ruchu oazowego, z Joe Łosiakiem. To właśnie ten człowiek, który razem z księdzem Blachnickim spowodowali ogromne zainteresowanie Biblią i Chrystusem w młodym pokoleniu tamtych lat. Dzisiaj w Polsce jeszcze my, protestanci czy chrześcijanie biblijni, nie znaleźliśmy sposobu dotarcia do tych młodych ludzi masowo odchodzących od katolicyzmu. Niestety tego nie widać i to jest dla nas ogromne zadanie do wypełnienia. Dlaczego? Bo jeśli tego nie zrobimy, to tu Kościół katolicki, mając długą tradycję, on działa na przeczekanie i liczy na to, że ten bunt dzisiejszych tu naszych ostatnich lat i tak dalej, tam ludzie dorosną i wrócą z powrotem do biskupów. O tym w dalszej części naszej debaty, co dalej, czy powstanie alternatywa dla Kościoła katolickiego. Teraz proszę o krótką wypowiedź. Krzysztof Gwizdała, szef portalu Apostazja.eu. Dzień dobry raz jeszcze. Nie wiem, czy powstanie taka alternatywa, bo moim zdaniem młodzi ludzie po prostu przestają wierzyć, więc nie wiem, zagospodarowanie młodego pokolenia chyba raczej nie będzie możliwe. Ja zwróciłem ostatnio uwagę na statystyki właśnie Instytutu Statystyki Kościoła. Sobie porównałem tam parę liczb, na przykład kwestia liczby ochrzczonych. To jest moim zdaniem dość taka ważna liczba, bo pokazuje, że w 2019 roku tych nieochrzczonych było 1900 dzieci, natomiast w 2020 tych dzieci było już 42 tysiące ponad. Jeżeli policzyć, to jest 21 razy więcej. To jest moim zdaniem ogromna liczba i myślę, że powoli będzie się zwiększać. Patrzę też na swoją stronę Apostazja.eu. Tam coraz więcej osób korzysta z generatora oświadczenia o odejściu z Kościoła katolickiego. I o ile do tej pory jeszcze były na mapie powiatów w Polsce takie miejsca, gdzie były powiaty, gdzie żadna osoba jeszcze nie wygenerowała oświadczenia, o tyle teraz już praktycznie we wszystkich powiatach ktoś wygenerował. Oczywiście najwięcej tych oświadczeń generowanych jest w dużych miastach. Także dla mnie wszystkie te dane i statystyki, które podaje i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, i Główny Urząd Statystyczny, są naprawdę bardzo dobre, bo oznaczają, że po prostu ludzie zaczynają myśleć po prostu, a nie wierzyć. Tu taka ciekawostka. Wczoraj zapytałam dyrektora Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, księdza Wojciecha Sadłonia, czy rzeczywiście Kościół wróci do badania procesu apostazji w Kościele. Takie zapowiedzi były w marcu tego roku. Ksiądz Sadłoń powiedział, że jednak zrezygnowali z tego pomysłu, ponieważ nie chcą się angażować w kwestie polityczne. Teraz Daniel Flis, portal OKO.press. Warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje z katechezą. Obchodziliśmy w tym roku 30-lecie wprowadzenia jej do szkół.
I wbrew temu, co mówił pastor Chojecki, wydaje mi się, że Kościół widzi, że nie wystarczy przeczekać ten obecny kryzys i stara się przeciwdziałać spadkowi religijności wśród młodych. A ten spadek właśnie bardzo dobrze widać na przykładzie odsetka osób uczęszczających do szkół. W badaniach Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, co prawda ten odsetek się zmienił nieznacznie z roku na rok, bo tylko spadł o 0,1 punkta procentowego. Ale w tym samym dokumencie, w tym samym raporcie widzimy, że jeśli chodzi o same licea, to ten spadek z roku na rok wyniósł aż 5,5 punktu procentowego. Także jest to spadek drastyczny. A media donosiły, że jeśli chodzi o licea w dużych miastach, to na katechezę uczęszcza gdzieniegdzie nawet tylko 30%. Tak, ile pamiętam, jest w Warszawie, a podobne wyniki są też w Łodzi czy w Szczecinie. I po to, żeby temu przeciwdziałać, Kościół naciska na Ministerstwo Edukacji, na profesora Czarnka, by oprócz religii wprowadzić też obowiązkowy wybór między religią a etyką, a zarazem też wylobowałby tę etykę uczoną w uczelniach katolickich. Czy to się okaże skuteczne? Nie sądzę. Myślę, że młodzi ludzie będą potrafili rozpoznać propagandowe podejście do etyki i filozofii. A wspomniał pan o pomyśle ministra Czarnka, żeby wprowadzić obowiązkową lekcję religii lub etyki. O to wczoraj zapytałam księdza Damiana Wyszkiewicza, który do niedawna twierdził, że jest za tym pomysłem, żeby wprowadzić obowiązkową lekcję religii lub etyki. Posłuchajmy jego krótkiej wypowiedzi i wracamy za chwilę. Ja w swojej książce Ostatni Dzwonek pisałem, że to byłoby dobre, gdyby uczniowie mieli obowiązkową religię albo etykę. Ale jest to sytuacja hipotetyczna, bo niestety nie mamy na razie póki co kadry, gdy chodzi o stronę etyki. I nie bardzo rozumiem, dlaczego jest pewna reglamentacja nauczycieli etyki tylko spośród katolickich uczelni. Przecież etykę mogą z uczelni również chociażby Akademii Teologii Chrześcijańskiej, prawda, czy z innych uczelni po prostu świeckich też mogą wykładać etykę. I z powodu tego braku kadry wydaje mi się, że na razie nie ma potrzeby zmieniać tej sytuacji. To niestety w tym momencie, gdybyśmy wprowadzili obowiązkową religię i etykę, no to wiadomo, że wtedy to byłby przymus tylko pójścia na lekcję religii, bo po prostu z braku kadry nie byłoby możliwości tworzenia lekcji etyki. Czy ktoś... Przepraszam bardzo, czy mogę sobie pozwolić Proszę na bardzo. Krótki komentarz? Proszę bardzo. Otóż kiedy religia została wprowadzona do szkół, to w większości dużych uniwersytetów, Jagielloński, Warszawski, Poznański, powstały podyplomowe studia filozofii i etyki. Ja sama założyłam takie studium, które funkcjonowało od roku 93 i funkcjonuje do dzisiaj. Absolwentów studiów podyplomowych filozofii i etyki w Polsce jest absolutnie wystarczająca liczba, aby mogli oni uczyć etyki. Natomiast nie ma takiej woli politycznej. Oczywiście profesor Czarnek chce, żeby etyki uczyli również katecheci, czyli żeby poziom etyki był równie żałosny jak poziom katechezy. Natomiast ja zwracam uwagę na fakt, że tych nauczonych i dobrze wykwalifikowanych nauczycieli etyki w Polsce jest bardzo dużo. Gdyby była wola polityczna prowadzenia etyki, to z całą pewnością kadry są i są osoby przygotowane w świecki sposób. Dziękuję bardzo.
To w takim razie zapytam naszych gości, czy ktoś z Państwa liczy na to, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości istnieje realna szansa, żeby zmienić organizację lekcji religii w szkołach? Kto chce? Proszę zabrać głos. Jeśli mogę się wypowiedzieć, nie, pod tymi rządami nie nastąpią żadne zmiany, które by uwzględniały potrzeby i oczekiwania Polaków. Jeśli weźmiemy pod uwagę strukturę religijności, czy też niereligijności w kraju, to myślę, że co do tego nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Ten mechanizm i ten sposób zarządzania krajem w sposób dyrektywny, ale także bardzo głęboko ideologiczny, nie spełni oczekiwań, myślę, że 40, może nawet 50% dorosłych rodziców. Ale chciałbym odnieść się jeszcze do jednej rzeczy. Otóż badania, które prowadziliśmy, my nie uzyskaliśmy wskazania ze strony młodych ludzi, że oni są przeciwko religijnym wartościom. Ja pomimo, że dostrzegam gwałtowne prądy odchodzenia od instytucjonalnego kontaktu z Kościołem, zresztą widzę to dzisiaj u siebie, ponieważ kilka miesięcy temu na granicy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego otworzyliśmy ośrodek wsparcia dla dzieci z zaburzeniami i nawet w tym wiejskim kościele, w którym przychodzi, myślę, 800-900 osób, nie ma ludzi między 14, 15 a 25 rokiem życia, chyba że się przygotowują do chrztu dziecka. I to jest taki widoczny trend, który moim zdaniem będzie tworzył kulę śnieżną, bowiem to pokolenie, którego dzisiaj nie ma w kościołach, ono nie wychowa w tym systemie wartości swoich dzieci i te odsetkowo za 15, za 20 lat będziemy mieli przynajmniej podwójnie większą liczbę osób, które nie uczestniczą aktywnie w instytucjonalnym kościele. Ale podkreślam to, że młodym ludziom bardzo zależy na systemie wartości, czyli kiedy ich pytamy, co z religii jest dla was ważne, to dobro, prawda, równość, sprawiedliwość, szanowanie drugiego człowieka. Jeśli oni tak bardzo głęboko deklarują przywiązanie do tych wartości, a równocześnie mówią, że nie będą uczestniczyli w instytucjonalizowanym kościele, jest to jasna odpowiedź. To znaczy, że ten kościół tak nie postępuje. I na to chciałbym położyć bardzo mocny nacisk, że jest zderzenie tego, czego młodzi chcą i to, co oni widzą. I jeszcze tylko jedno odniesienie do tych trendów, które obserwujemy. Występujący kilkanaście minut przede mną pastor mówił o tym, że ci ludzie przejdą z obszaru religii katolickiej do innych kościołów chrześcijańskich albo do wyznań niechrześcijańskich. Otóż myśmy badali też społeczności, które są społecznościami w dużej części protestanckimi, ewangelickimi i zapomniałem to powiedzieć. Te trendy, które są charakterystyczne dla kościoła katolickiego, nie są charakterystyczne dla wyznań ewangelicznych. Tam moim zdaniem ten związek młodego pokolenia z istotą wiary, ale także z instytucjonalizowanym jej wyznawaniem jest ciągle silny, no, jak choćby pokazał Wolę Piotrową w Bieszczadach, czy też niektóre rejony z Podlasia. I tego trendu nie widzimy w innych kościołach, co mogłoby też stawiać pytanie, bo ten kryzys czasami w tej większości nie dotyczy kościoła katolickiego, ale trzeba też mówić o pewnym niepokoju. Dlatego, że jeśli Kościół wziął na siebie odpowiedzialność w tylu ważnych obszarach i on łamie się w tak dużej części Polski, no to jest pytanie, czy te elementy nie wejdą organizacje albo instytucje bardzo radykalne, między innymi to, co mówiła pani profesor Środka, ja się też tego obawiam, albo czy nie przejmą tego młodego pokolenia organizacji o charakterze lewackim, takim bardzo radykalnym. Wejdę w słowo, do tego jeszcze przejdziemy. Mówi pan o środowiskach lewackich. Jest z nami Chrystian Szpilski, przedstawiciel młodego pokolenia, partia Lewica Razem. Chrystian, Lewica to jest lewactwo. Chciałem przede wszystkim zaznaczyć panu profesorowi, aby jednak może nie używał określenia lewacki, tak jak ja szanuję całą debatę publiczną i nie używam określenia prawacki. Natomiast przechodząc do meritum sprawy, to rzeczywiście ludzie młodzi nie chcą kościoła katolickiego i w coraz większej części nie chcą wiary, ale katolickiej. Bardzo dobrze
dobrze zostało zauważone to, że ludzie młodzi nie odrzucają wcale wartości bardzo uniwersalnych, które niesie ze sobą chrześcijaństwo, ale odrzucają instytucjonalny charakter, odrzucają to, jak wygląda Kościół, jak wygląda ta propozycja moralna, którą oferuje Kościół katolicki. I proszę zwrócić też taką interesującą rzecz uwagę, że te badania zbiegły się z bardzo intensywnym wzrostem poparcia idei lewicowych wśród młodych ludzi. Bo jeśli tak naprawdę zwrócimy uwagę na to, jakie prawdy niosą dzisiaj tego typu religie, to braterstwo, równość, poszanowanie dla prawa, miłość do bliźniego, one bardzo mocno wiążą się z lewicowymi ideami. I tak ludzie młodzi nie tylko są przywiązani do idei i do prawd moralnych, tak jak mówiłem, bardzo uniwersalnych, które akurat niosą ze sobą religie chrześcijańskie, a z którym wykonywaniem i interpretacją jest bardzo różnie, o tyle ludzie młodzi pragną rytuału. Są spragnieni tej sprawy rytualnej, gdzie ta instytucjonalna paradoksalnie jest bardzo potrzebna. I proszę zauważyć bardzo interesującą rzecz, i proszę się nie śmiać, że ludzie młodzi coraz częściej interesują się na przykład tarotem, kwestiami magicznymi, kwestiami, zagadnieniami wiedźm, czarnej magii. I to są ludzie, którzy się coraz bardziej na poważnie interesują. Powstają całe grupy, stowarzyszenia, instytucje, grupy bardziej lub mniej formalne. Starowierstwo i tego typu inne rzeczy. To jest pierwszy element, który powstaje. Ci ludzie bardzo często mają lewicowe poglądy. Ale druga rzecz, która mnie bardzo zastanowiła, to jest wzrost w siłę ruchów wolnomularskich w Polsce. Ponieważ wszyscy zapominają w Polsce o tym, że ten ruch jeszcze istnieje, że funkcjonuje i coraz więcej osób, jak kula śnieżna, zaczyna do tego ruchu dołączać, ponieważ kilka lat temu było ich około 600-700, a teraz to jest 1000 osób. Powstają nowe loże, powstają nowe trójkąty i ten ruch się rozwija w bardzo różnych nurtach. Ale właśnie wolnomularstwo, czy też masoneria daje po pierwsze tą sprawę intelektualną, duchową, nie precyzując konkretnie religii, a jedynie powielając te właśnie wartości, o których mówiłem, bardzo uniwersalne, a jednocześnie dostarcza tego rytuału, którego ludzie, zwłaszcza młodzi, są bardzo spragnieni. Krystian, wejdę ci w słowo do wątku alternatywy dla Kościoła katolickiego. Przejdziemy, ale jeszcze wróćmy do badań z ostatnich lat. Przed chwilą rozmawialiśmy o takiej ciekawej tendencji, że młodzi ludzie odwracają się coraz częściej od Kościoła katolickiego, ale nie odwracają się od wiary. Chciałam zapytać Państwa, czy rozważacie taki scenariusz za prawdopodobny, że młodzi ludzie teraz w tym wieku 18-24 lata odwracają się od praktyk religijnych, ale po kilku latach wrócą jednak do instytucji Kościoła katolickiego, wrócą po sakramenty, po na przykład ślub kościelny. Czy rzeczywiście tak się stanie według Was? Daniel Flis, OKO.press. Okej. Tak, mogę? Tak, prosimy. Nie sądzę, prawdę mówiąc. Rozmawiałem niedawno z profesorem Konradem Talmontem Kamińskim, który prowadzi badania nad sekularyzacją. I z jego badań, czy też z badań, na które się powoływał, wynika, że proces kształtowania się religijności z grubsza kształtuje się w wieku 12 do 25 lat. I co widać nawet w badaniach CBOS-u, często właśnie młodzi ludzie w tym wieku przeciętnie są bardziej religijni niż kolejna kohorta, ludzie trochę starsi. Więc spodziewam się, że będzie właśnie odwrotnie, że ci ludzie, którzy teraz pod wpływem wydarzeń politycznych, pod wpływem ujawnianych afer, ale też po prostu w związku z ogólnym procesem sekularyzacji tę wiarę stracą, już do niej nie wrócą.
Ja jeżeli mogę, to też przychylam się do tego, o czym mówił pan Daniel, bo już teraz w samych statystykach to widać, że po pierwsze ludzie nie chrzczą, przestają chrzcić dzieci, po drugie przestają zawierać śluby w kościele. To już teraz widać i jakby nie widzę powodu, dla którego nagle oni mieliby wrócić do instytucji, od której po prostu odeszli. Także wydaje mi się, że ten proces będzie postępował. Ja jeszcze też miałabym jedną uwagę, bo szczerze powiedziawszy, bardzo mnie irytuje ta dosyć powszechna opinia, którą też ostatnio wyraził nawet Adam Michnik. Mianowicie takie przekonanie, że w Kościele znajduje się rezyduum pewnych wartości i że kiedy odejdziemy od Kościoła, to te wartości szczezną albo nie będziemy mieli skąd czerpać wiedzy o nich. Otóż te wszystkie podstawowe wartości, takie jak godność, sprawiedliwość, braterstwo, solidarność i wiele, wiele innych, jest obecnych de facto we wszystkich religiach i poza religiami w szczególności. Zresztą potężna promocja wartości związanych z ludzką godnością, prawami i tak dalej, to była promocja racjonalna i oświeceniowa przede wszystkim. Nam udało się wmówić, znaczy Kościołowi udało się wmówić, że jest albo Kościół i moralność, albo jest nihilizm. Ja bym powiedziała wprost przeciwnie. To w Kościele jest nihilizm. Natomiast źródła wartości mamy bardzo różne i no, zresztą konia z rzędem temu, kto by potrafił zdefiniować te wartości, bo to jest główny problem, że my je deklarujemy, że ich potrzebujemy, że one są tu i tam, a tymczasem tak naprawdę nie wiemy, co one znaczą. Ja myślę, że wystarczy porządna nauka filozofii albo naprawdę dobra, praktyczna nauka etyki czy wychowania obywatelskiego, żeby takie wartości ludziom przybliżyć i pokazać, że ich geneza religijna nie jest absolutnie konieczna, bo one są we wszystkich religiach i we wszystkich społeczeństwach o charakterze ateistycznym, pogańskim i tak dalej. Więc to jest jakby pierwsza kwestia. A druga, ja myślę, że rzeczywiście na kampusie Olsztyn, na którym byłam obecna w dyskusji podobnej na temat wiary i Kościoła, było dużo młodych ludzi, którzy odwrócili się od Kościoła, ale nadal są wierzący. Dla mnie psychologicznie jest to trochę niezrozumiałe, ale jestem ateistką od urodzenia. Można powiedzieć, chrzest miałam z niezawinionych powodów, ale się nie przyjął. Nie rozumiem do końca potrzeby wiary. Natomiast widzę, że ona jest i ci ludzie rzeczywiście będą czegoś szukali. I ja myślę, że ważna by to była jakaś po prostu świecka propozycja. Nie wiem, czy państwo byli na przykład na świeckich pogrzebach. Ludzie na przykład boją się zorganizować świecki pogrzeb właśnie dlatego, że nie będzie rytuału, że nie będzie tego porządku, że nie będzie tej transcendencji. Są świeckie pogrzeby, które są doskonale zorganizowane, ale myślę, że problem też polega na tym, że ta przestrzeń po Kościele nie jest w żaden sposób wypełniana. No właśnie, bo mówi się, że tylko Kościół daje nam, jest dla nas źródłem moralności, tylko obrzędy kościelne. Więc myślę, że nad tym trzeba jakby społecznie i obywatelsko popracować. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o ten powrót do Kościoła, co to niektórzy myślą, że tak będzie, to pewno byłoby to możliwe, gdyby w Kościele dokonała się jakaś rewolucja moralna. Gdyby naprawdę biskupi i ich następcy, bo to jest kwestia już wielu pokoleń, zrozumieli, że Kościół katolicki w Polsce oddalił się od chrześcijaństwa w sposób niezwykle, niezwykle radykalny. Tutaj nie widać żadnej nadziei i z punktu widzenia świeckiego bardzo dobrze, no niechaj ta instytucja, ale pamiętajmy, że ona jest coraz bogatsza poprzez swoją koneksję z władzą, niechaj ta instytucja zajmie swoje miejsce w sferze prywatnej, no a w sferze publicznej niechaj będzie instytucją poddaną demokratycznej kontroli, zarówno ekonomicznej, obyczajowej, moralnej i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję panu Pawłowi. Jeśli mogę kilka zdań. Dobrze, zgadzając się z wieloma tezami, o których mówiła pani profesor, to mam przekonanie po tych naprawdę setkach, grubo ponad 1000 rozmów z młodymi ludźmi, że oni w sposób autentyczny potrzebują wartości religijnych. Nie mają alternatywy. To jest oczywiście taka prawda. Wydaje się, że pokolenie 14, 25, 27 lat i wróci już do instytucjonalnego kościoła. Pytanie jest oczywiście, gdzie oni pójdą, kto ten system wartości zagospodaruje, ale też bardzo ciekawe były wypowiedzi proboszczów i wikarych, z którymi rozmawialiśmy. Spotkaliśmy wiele takich parafii, gdzie religijność jest autentyczna, a nawet słuchaliśmy mszy,
w których nie było jednego słowa o współczesnej polityce. To nie były czeporuńskie, to nie były słowa, które idą z instytucji otaczających Tadeusza Rydzyka. To było takie autentyczne chrześcijaństwo i nas to bardzo, bardzo budowało. Tak samo słyszeliśmy to w kościołach ewangelickich i prawosławnych. Ponieważ kultura ma ogromny wpływ na ukształtowanie się polskiego społeczeństwa, to myślę, że jako naukowcy, ale także ludzie obserwujący tą rzeczywistość, my musimy również pytać o to, kto zagospodaruje tą przestrzeń, jak ona zostanie zagospodarowana, ale przede wszystkim, czy będzie polityczne pozwolenie na to, żeby to zagospodarować, bo jeśli słyszymy o tym nowym modelu kształtowania polskiej szkoły, gdzie szkoła będzie musiała przesyłać do kuratora zgodę włącznie z programami na prowadzenie zajęć z rodzicami, to bez wątpienia proces ideologizacji w jednym kierunku będzie psuł to dalej i młodzi będą uciekać, co naprawdę mądrze. Po prostu fajne, kapitalne dzieciaki, które nie zgadzają się na tą formę, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o ideę, to znacząca część z nich mówi tak, my z tą ideą chcemy mieć wiele wspólnego. Pastor Wuchowiecki, jestem ciekawa, jak odniesiesz się do wypowiedzi profesor Środy. Przed chwilą usłyszeliśmy, że wystarczą te świeckie, to świeckie nauczanie na przykład filozofii czy etyki, jeśli chodzi o te wartości, powiedzmy, moralne. Ja po pierwsze cieszę się z konkurencji, że pojawia się na tym rynku idei, na tym, w tej przestrzeni opuszczanej, czy no, ludzie, że tak powiem, nogami głosują i opuszczają ten obszar oddziaływania Kościoła rzymskokatolickiego. No i tu zaczyna się dyskusja. Ja bardzo życzliwie patrzę na takie próby zarówno ateistów, na te próby, o których Krystian mówił, bo one po pierwsze dają pewną wielość wyborów, a jak jest wielość wyborów, to człowiek już z samego tego faktu zmuszony jest do myślenia i do jakiejś odpowiedzialności za swoją decyzję ideologiczną czy religijną. Jeśli jest od urodzenia jeden kościół, no pani profesor się chrzest ten katolicki nie przyjął, powie mi też, to tak, że tak powiem, ale no wielu osobom się tam jakoś przyjmuje i oni wchodzą. Tu mecenas Nowak nazwał kościół katolicki taką, można powiedzieć, programem lojalnościowym od narodzenia do śmierci. I myślę, że to jest trafne określenie, dlatego myślę, że jeśli tu nie pojawi się znaczna konkurencja. Znaczna, tu profesor Jędrzejko mówił, że w kościołach tych protestanckich to nie ma tego odpływu młodzieży, ale to dla mnie nie jest jeszcze powód do radości, bo tu musi być ogromny przypływ. Przecież kościoły ewangeliczne to jest jakiś tam promil. Może tam w bardzo tam takich pozytywnych statystykach gdzieś byśmy do 1% doszli, a zobaczcie, spadki w kościele katolickim są rzędu 20-30, niekiedy więcej procent. No to gdzie są ci ludzie? Także ja czekam na, można powiedzieć, taką erupcję ofert ideowych czy religijnych, już nie wchodzę w to, właśnie w tej pustej przestrzeni. Dopiero wtedy Polacy będą zmuszeni do jakiegoś zastanowienia się nad swoją religijnością lub nad swoim ateizmem. Chciałam tylko pożegnać profesora Mariusza Jędrzejko. Bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszej debacie. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękujemy i mam nadzieję na kontynuację. A teraz chciałam przejść do wątku tego, co dalej. Czy rzeczywiście powstanie alternatywa dla Kościoła katolickiego? Jaki według Państwa jest najbardziej prawdopodobny scenariusz? Bo tutaj mamy kilka takich trendów, szczególnie w młodym pokoleniu. Jedni są za tworzeniem katolicyzmu tak zwanego otwartego. Powstał na przykład Kongres Katoliczek i Katolików. Coraz więcej osób odchodzi od Kościoła katolickiego, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, nie traci wiary. No i też jest trzecia opcja innych związków wyznaniowych, a także profesor Talmont Kamiński, o czym wspominał Daniel Flis, mówił w wywiadzie dla OKO.press o zjawisku apateizmu, czyli można powiedzieć, jest to takie zobojętnienie w ogóle do kwestii związanych z religią i z Bogiem. Także widać, że sytuacja jest dynamiczna i tak naprawdę nie wiadomo, w którym kierunku pójdzie młode pokolenie. Także teraz
pytanie do was, który scenariusz, która ścieżka jest najbardziej prawdopodobna? No więc jeśli można, to zacznę ten wątek, a właściwie będę go kontynuował, ponieważ udało się go zacząć już w poprzedniej części. Mówiono o trzech propozycjach, trzech alternatywach dla Kościoła, a ja dodam czwartą. Dodam ruchy filozoficzne, bardzo daleko leżące od religii jako takiej, od Kościoła jako takiego, natomiast dające ogromną sprawę intelektualną, duchową i zaspokajające potrzeby młodzieży na rytuał. Na podstawie upadku Kościoła, a właściwie upadku zainteresowania Kościołem, uznania Kościoła, zawsze rozwijają się tego typu ruchy. Od dłuższego czasu śledziłem, no właśnie w ramach masonologii, rozwój ruchów wolnomularskich na świecie i w Europie. I bardzo ciekawa rzecz, że tam, gdzie Kościoła katolickiego w jakiś sposób zabrakło, tam bardzo prężnie wyrosła właśnie masoneria, właśnie ruchy wolnomularskie. Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Tam te ruchy liczą dziesiątki tysięcy członków i członkiń. I to jest bardzo interesujące rozwiązanie, które nie mówi wprost o religijności, ponieważ też to może dla słuchaczy warto znaczyć, że wolnomularstwo, masoneria nie jest religią. To nie jest tak, że ci ludzie wierzą w jakąś religię masońską, w masońskiego Boga. Nie. To są bardzo często chrześcijanie, ale też Żydzi. Są też muzułmańskie loże wolnomularskie, a są takie loże, które mieszają wszystkich razem i w tym miejscu wszyscy są sobie równi, wszyscy są braćmi. Wyznaje się w lożach zasady jeszcze z rewolucji francuskiej: równość, wolność, braterstwo. Więc tutaj i dostarczają tego typu ruchy, po pierwsze właśnie tego spełnienia moralnego, ponieważ dostarczają bardzo uniwersalnych prawdzie. Tutaj pani profesor też wspominała, że nie zawsze musimy szukać ich w religii. Dostarczają sprawy intelektualnej i tego rytuału. I o ile o tyle nie jest to propozycja być może dla prowincji, o tyle w tych takich środowiskach akademickich, inteligenckich, gdzie młodzież zdolna zasiada, tamte ruchy będą nabierały na sile i one w Polsce już nabierają na sile i naprawdę w bardzo silny sposób rozwijają się obecnie. Tutaj zachęcam do zaproszenia w kolejnych jakichś programach profesora Tadeusza Cegielskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który mógłby bardzo dużo i o wiele więcej ode mnie o ten temat powiedzieć. Natomiast to jest bardzo interesujący ruch i bardzo interesująca alternatywa. Krystian, dziękujemy ci. I już myślę, że wybrzmiał ten wątek masonerii. Jak ktoś z naszych gości chce się odnieść, to proszę bardzo, ale my cały czas rozmawiamy o tym, co dalej z polskim młodym pokoleniem, gdzie w najbliższych latach będą oni poszukiwać praw dotyczących moralności, poszukiwać celu w życiu, bo również trzeba to zaznaczyć, że niestety depresji jest coraz więcej w młodych Polakach. Proszę bardzo, kto z gości chce zabrać głos? Ja chciałam się jeszcze odnieść do wcześniejszego pytania. Staram się wcześniej jeszcze zabrać głos odnośnie tego, czy młodzi po jakimś czasie do tego kościoła będą chcieli wrócić i znowu z tej obrzędowości korzystać w pełni, tak jak przykładowo ich rodzice. Też jestem zdania, że będzie to bardzo trudne. Proszę też zauważyć, jak teraz PiS znowu ma propozycję, żeby utrudniać branie rozwodów. To jak taki młody człowiek, wiedząc, że już typu rozwody będą coraz trudniejsze, a może mieć w tyle głowy, że dojdzie do takiej sytuacji, nie będą chcieli zawierać ślubów kościelnych, bo będą się bali ewentualnych trudności. To jest to, o czym wcześniej też była mowa, że coraz mniej osób chce chrzcić swoje dziecko, prawda? Bo zostawia ten wybór, jeżeli dziecko będzie chciało, to w przyszłości przejdzie, samo będzie dokonywało już wyboru tej swojej drogi. Więc faktycznie powrót będzie trudny, biorąc też pod uwagę to, co się dzieje w szkołach i jak
polityka próbuje zmieniać na siłę życie tego młodego człowieka i jak wiemy, że z jednej strony młodzi rezygnują z lekcji religii, no to co robi PiS? Do kanonu lektor szkolnych jest wprowadzone encykliki papieskie, prawda? Czyli widząc, że młodzi mimo wszystko nie chcą się poddać tej propagandzie z różnych stron. To nie chodzi tylko o kwestie wiary, ale i kwestie dotyczące historii, patriotyzmu i budowania tego świata według ich ideałów, że młodzi się nie chcą podporządkować, więc oni do innych przedmiotów dodają te treści, żeby właśnie tego młodego człowieka ukształtować, a ten młody człowiek jest otwarty i mądrzejszy niż się wielu osobom wydaje i sam szuka tej drogi. I to, co jest też ważne w kontekście tego drugiego pytania, ludzie potrzebują wiary. I też w ramach tego sondażu, który realizowałam, zadałam pytanie, jak wpływają na ciebie ujawnione skandale pedofilskie w polskim kościele i tuszowanie tych afer przez lat, to prawie 50% Polaków odpowiedziała, że zniechęcają mnie do kościoła, ale nie wpływają na moją wiarę. Czyli to jest to, o czym tutaj rozmawiamy, że można być też wierzącym, ale nie chcieć przynależeć do kościoła, który reprezentuje sobą to, co właśnie jest tak naprawdę dalekie od tych wartości chrześcijańskich, biorąc też pod uwagę teraz kwestię tego, co się dzieje na granicy. I tylko co czwarty Polak powiedział, że zniechęca do kościoła i do wiary. Więc jeszcze jest jakieś pole do zagospodarowania Polaków, że tylko że właśnie to, co powiedziała pani profesor Środa, jeżeli kościół się nie zmieni, to niestety będzie to bardzo ciężko osiągnąć, bo teraz Polacy, ta połowa nie jest zniechęcona do wiary, tylko do kościoła, ale jeżeli kościół będzie dalej postępował tak, jak postępuje ten kościół zinstytucjonalizowany, to niestety może być ciężko nawet za kilka lat spróbować zagospodarować te osoby, które dalej mają potrzebę tego, żeby właśnie należeć do wspólnoty. I ostatnia kwestia to jest też brak autorytetu w młodym pokoleniu, bo żeby zagospodarować ten rodzaj przynależności, żeby kultywować wartości, dobrze jest mieć autorytety. Natomiast tych autorytetów w życiu publicznym jest coraz mniej i bez autorytetów ciężko jest faktycznie próbować zachęcać też młodych do tego, żeby oni kultywowali różnego rodzaju wartości, no bo bez autorytetów jest to bardzo ciężkie. Ja przepraszam, ale chciałbym zapytać panią Alicję, skąd pomysł na to, że ludzie potrzebują wiary? Przecież żadne dziecko moim zdaniem nie rodzi się z potrzebą wiary czy potrzebą religii. Nie, oczywiście nie wszyscy, nie, oczywiście, że nie. Natomiast to ja nie mówię koniecznie o kościele katolickim, tylko ludzie w coś wierzą, prawda? Wierzą, część wierzy w życie pozagrobowe, część wierzy w inne rzeczy, natomiast mają potrzebę. Znaczna część ludzi wierzy. Ale część ludzi, część młodych ludzi, bardzo młodych ludzi wierzy w świętego Mikołaja. Potem przestają wierzyć i jakoś sobie radzą. I nie mają tej potrzeby później. Ale tą potrzebę początkowej wiary świętego Mikołaja mieli. Nie, ale słuchajcie, musimy wyraźnie odróżnić to pojęcie wiary w sensie neutralnym od wiary religijnej. Tak. Ja też jestem przekonana, że procesy laicyzacji nie polegają na tym, że się odchodzi od kościoła, tylko że się odchodzi od wiary w ogóle, od wiary religijnej. To nie jest naturalna, wrodzona potrzeba, jak się wydaje. To jest potrzeba, którą nabywa się w ramach socjalizacji. I odejście od kościoła, w każdym razie procesy laicyzacji w Europie, to są procesy racjonalizacji naszych podstaw i odchodzenia od wiary w ogóle. To, że ludzie w coś wierzą, jasne, jak mnie pytają, to w co pani wierzy, jak pani nie wierzy w Boga, to mówię, że ja na przykład wierzę w siłę witamin, albo wierzę w rozum ludzki, albo w optymistyczną przyszłość Polski. Wiara w sensie neutralnym to jest co innego. Natomiast wiara religijna, jak mi się wydaje, w ramach procesów laicyzacji powinna być po prostu naszą przeszłością. Jestem pełna obaw, kiedy słyszę, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła katolickiego, ale ich potrzeba wiary religijnej kieruje ich w kierunku innych, irracjonalnych wspólnot.
takich a la sekta albo jakieś inne religie. Wolnomularze też mi się wydają wspólnotą opartą na pewnych irracjonalnych tezach. To mnie niepokoi, bo ja cały czas mam ten oświeceniowy, znaczy mam taki oświeceniowy kult dla rozumu. Natomiast druga kwestia to jest kwestia autorytetów. Konia z rzędem temu, kto powie, na jakich to autorytetach opierały się poprzednie pokolenia. To jest według mnie pewnego rodzaju fikcja, bo autorytetem dla kogoś może być jego rodzic, jeśli jest rozsądnym rodzicem i kochającym, ale może być też na przykład Sokrates z dialogów platońskich. Kiedy robiono w Polsce badania autorytetów przez lata, jak państwo pamiętają, to na pierwszym miejscu był Jan Paweł II. W jakim sensie on był autorytetem? Ktokolwiek oprócz moich studentów, którzy mają to w zakresie lektur obowiązkowych, czytał Veritatis Splendos, Fides et Ratio czy inne encykliki. On nigdy nie był czytany i nigdy nie będzie czytany i nie ma takiej potrzeby. Co to znaczy być autorytetem? W sensie Jana Pawła II. Przecież nikt nie chce naśladować takiego autorytetu, bo nikt nie chce być papieżem, jak rozumiem. Rady, które dawał Jan Paweł II, to są dosyć kuriozalne i bardzo rygorystyczne rady, na przykład w zakresie etyki seksualnej, na punkcie której miał zupełną obsesję od 1993 roku. Ja przypomnę, że w polityce były robione takie sondaże na autorytety, właśnie dla młodzieży szkolnej i przez lata na pierwszym miejscu był Jan Paweł II, na drugim miejscu, a było to zimą robione, był Adam Małysz, na trzecim była Jolanta Kwaśniewska, a na czwartym niejaki Wiśniewski, artysta. Otóż widać, że młodzi ludzie przez autorytet rozumią idola, po prostu idola. Natomiast czy naprawdę jest tak, że jest coraz mniej autorytetów moralnych, a kiedyś było ich więcej? Jeśli autorytet moralny nie musi żyć, tylko jest kimś, kogo sobie wyobrażamy w sytuacji, w jakiejś problemowej sytuacji egzystencjalnej, to myślę, że spokojnie możemy kierować się, szukając autorytetów, do książek, autorytetów nieżyjących, bo tak się mówi oczywiście, że no, kiedyś autorytetem był Bartoszewski, albo jeszcze ktoś i najczęściej myli się pojęcie autorytetu z przyzwoitym człowiekiem, których rzeczywiście jest tutaj coraz mniej. Tak, ale my właśnie nie mamy teraz takiego kultu przyzwoitego człowieka, bo widzimy, co się stało i widzimy też, jak dla wielu młodych, a to influencerzy są idolami, prawda, więc od nich czerpią wzorce, więc mi chodzi o prawdziwej, moralnej, przyzwoitej postawie, która powinna być wzorem dla młodego pokolenia. Natomiast social media i to, co się w ogóle dzieje w strefie wirtualnej, sprawia, że dla wielu młodych osób właśnie wartościami, które są przez nich cenione, to są takie wartości prezentowane przez właśnie osoby nastawione tylko i wyłącznie na zysk, rozgłos i właśnie jakiś fame w strefie wirtualnej. Pani Alicjo, pełna zgoda. Jeśli chodzi o zanik przyzwoitych postaw, ludzi uczciwych albo ludzi prawych, już nie mówiąc o śmierci honoru w sferze publicznej, tu jest pełna zgoda. Tylko czy rzeczywiście to są autorytety moralne? Ja bym to jednak oddzielała. Ludzie przyzwoici to niekoniecznie są autorytetami moralnymi, bo autorytet moralny, jak mi się wydaje, to jest ktoś, kto potrafi ci udać, to potrafi ci dać skuteczną radę w przypadku konfliktów moralnych albo konfliktów egzystencjalnych. To może być ktoś z rodziny, to może być przyjaciel i tak dalej. Bo ja nie lubię tego narzekania na brak autorytetów, bo każde pokolenie od setek lat narzekało na brak autorytetów, a przecież coraz więcej tworzymy w kulturze różnych dzieł, więc można powiedzieć, że tych autorytetów do wyboru jest trochę więcej. Natomiast tu jest poważny problem, że ci młodzi już nie chcą tych autorytetów. Oni żyją w innym świecie i my oczywiście ich z tego świata nie wyrwiemy. My im nie powiemy, przestańcie słuchać, nie wiem, Kasi Tusk, czy nie wiem, bo nie znam akurat tej dziedziny, a zacznijcie na przykład czytać teksty Bartoszewskiego albo Barbary Skargi, to są prawdziwe autorytety. Pytaniem jest raczej, jak ogarnąć ten świat wirtualny, żeby młodzi ludzie mieli jakieś narzędzia do tego, żeby przynajmniej selekcjonować z punktu widzenia pewnych wartości. Według mnie to powinna dawać szkoła, to powinna dawać Pani dobre... Pani profesor, wejdę w słowo tutaj, pastor Paweł Hojecki od kilku... Poruszyliśmy minut. Wiele wątków, już chcę tu się do pani Alicji odnieść, a tu już pani profesor Środa bardzo ciekawe rzeczy też powiedziała w międzyczasie. Każdy z tych wątków warty jest oddzielnej, pogłębionej debaty, ale chciałem wrócić do tej polskiej drogi, jak ona będzie wyglądała, czy to będzie ta droga irlandzka, czy włoska, czy jeszcze jakaś inna. Myślę, że tu rzeczywiście polska droga będzie inna, szczególnie
Na to wskazują te badania, które mówią, że Polacy wcale się nie odwracają od Boga, wcale się nie odwracają od wiary religijnej, tak jak ujęła to pani profesor Środa, ale odwracają się od zepsucia instytucji Kościoła rzymskokatolickiego, szczególnie zepsucia niemoralności, obłudy, krycia pedofilii biskupów katolickich. To zaczyna Polaków coraz bardziej mierzić. Przeciwko temu występują też tak zwani księża dołowi, no ale na razie ten ruch jeszcze nie jest jakiś znaczny. I pani Alicja pokazała aspekt czasu. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, że jeśli w tej chwili środowiska odpowiedzialne za Polskę, za młode pokolenia, nie starsze środowiska, nie przekażą młodszym pałeczki, nie pokażą właśnie takiej jasnej drogi do żywej wiary, do osobistego spotkania z Jezusem, to ten czas stracimy i to pokolenie już nawet nie zateizuje się nam. To nie będą tacy wojujący ateiści, to będą ludzie, którzy będą mieli na wszystko wylane. I zarówno myślę, że tu ateiści się zgodzą, jak i chrześcijanie, czy ludzie innych religii, że to nie jest dobre, że tak czy siak chcemy kształtować człowieka w jakiejś odpowiedzialności za swoje otoczenie, rodzinę, społeczeństwo i tak dalej. Stąd czas jest teraz tym, co nam najbardziej ucieka. I stąd no już ja tu odwołuję się do przykładu księdza Blachnickiego i Joe Łosiaka. Oni potrafili znaleźć sposób na zagospodarowanie, na pokazanie żywej wiary ówczesnej młodzieży lat 70. i 80. To się wypaliło w latach 90. i do dzisiaj jeszcze nie mamy masowego ruchu w to miejsce powstałego. Także to jest dzisiaj największa bolączka, największe wyzwanie chrześcijaństwa w Polsce, żeby ruch na miarę ruchu oazowego, już oczywiście niezwiązany z biskupami katolickimi, teraz powstał w Polsce i rozpalał serca młodzieży. A tak jeszcze na koniec taka, że tak powiem, życzliwa uwaga do pani profesor Środy. Przypominam, że ateizm to też forma wiary religijnej, no bo religia mówi, że jest Bóg i tam szuka do niego dojścia, a ateizm mówi, że nie ma Boga. No to też jest forma wiary związanej z Bogiem, czyli wiary religijnej. Mówię to jako stary ateista. Czy pani profesor? Nie, nie, no nie, nie możemy w ten sposób definiować. A po grecku znaczy zaprzeczenie po prostu. No tak. No jeśli ktoś czemuś przeczy, na przykład, przepraszam, jeśli ktoś wierzy w zielone smoki, no to wierzy w zielone smoki, a jeśli ja nie wierzę, to wierzę, że one nie istnieją, to tak nie jest. Według mnie ateizm to jest po prostu czysta tablica, brak potrzeby transcendencji. Brak, znaczy niewiara w jakiekolwiek osobowe czy nieosobowe postacie. I nie, nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Ja myślę, że jednak cały czas trzeba mieć na uwadze Immanuela Kanta i jego teksty, co to jest oświecenie. No, ludzkość dochodzi do pewnej dojrzałości, kiedy posługuje się własnym rozumem i dla norm moralnych nie potrzebuje żadnego teonomicznego uzasadnienia, nie potrzebuje czyśćca, piekła, Boga osobowego, nie potrzebuje Mesjasza, nie potrzebuje zbawienia, no po prostu tego wszystkiego nie potrzebuje. Jeśli ja w to nie wierzę, to nie znaczy, że wierzę w to, co nie wierzę. Po prostu nie mam wiary religijnej. Tak, ale dlaczego ateizm definiuje się w odniesieniu do Boga? Niech ateizm zaproponuje no, coś innego, jakąś inną wartość. A jeśli ateizm mówi, że my nie wierzymy w Boga, no to dla mnie dalej punktem koncentracji jest Bóg. No jeśli nie wierzymy w zielone smoki, to punktem koncentracji są zielone smoki. No jeśli to by nas zdefiniowało, jeśli ja bym na przykład mówił, ale ja nie wierzę, ja jestem niewierzący w zielone smoki, to by mnie definiowało. Ale drogi pastorze, to mnie nie definiuje. Po prostu to mnie nie definiuje. To jest jakiś nieważny szczegół. Ludzie wierzą w Boga, wydaje mi się to dziwne, chociaż z drugiej strony, jak wiemy, wiara jest elementem łaski uświęcającej, więc to zależy od Boga, ale czy jestem wierzący. Pani profesor, nie używajmy tutaj tylko takich skostniałych i fałszywych pojęć religii katolickiej, bo ja jako protestant nie mam z nimi nic wspólnego. Te wiary uświęcające, te łaski uświęcające, to
To jest nowomowa katolicka i ja nawet jej nie rozumiem. Przerwać, bo jeden z uczestników naszej debaty, Chrystian Szpilski, chciał się pożegnać, musi już uciekać. Dziękujemy serdecznie za udział. Dziękuję bardzo za bardzo miłą debatę. Będę śledził z ukrycia tutaj, natomiast muszę już niestety się rozłączyć. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Bardzo dziękujemy. Będziemy powoli też kończyć naszą debatę. Proszę bardzo. Tę dyskusję rozwiązać pomiędzy byciem ateistą albo nie. Można powiedzieć po prostu, że pastor jest wielbicielem takiej fantastyki, tak, na temat Jezusa, a my po prostu tej fantastyki nie lubimy. No ale tyle. Jaką lubicie? A nie możemy lubić w ogóle fantastyki. Lubimy, naprawdę. Ja mam taką postawę jak Leszek Kołakowski. Nie lubię tej instytucji, ale postać Jezusa mnie absolutnie fascynuje, więc ja to lubię, ale rzecz jasna, nie uznaję tej fantastyki za jakąkolwiek realność. Bardziej lubimy filmy, nie wiem, typu science albo, nie wiem, sensacyjne. No, po prostu. No to widzę, że ateiści tak mają, że jakoś tak Jezusa lubią. No warto pogłębić i iść tym tropem. Tutaj postawimy kropkę. Myślę, że to dobry temat na kolejną dyskusję. Jeszcze głosu nie zabrał Daniel Flis, jeśli chodzi o to, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz dla polskiej młodzieży. W którą stronę pójdzie? No myślę, że scenariusze będą różne w zależności od z jednej strony regionu, z drugiej strony historii rodzinnej. Poszczególnych osób. Kiedy patrzymy na te mapki z raportu Kościelnego Instytutu, widzimy, że w południowo-wschodniej Polsce liczba czy odsetek uczestniczących do kościoła to jest ponad 70%. Po drugiej stronie mamy Szczecin, gdzie ten odsetek spada do 30% albo nawet niżej. Także jakby nie będziemy w całości Irlandią czy Włochami. Niektóre regiony będą bardzo zlaicyzowane i tam wpływy kościoła, także na politykę, myślę, już niedługo będą coraz mniejsze wraz z odchodzeniem kolejnych pokoleń. A będą takie, gdzie będzie się utrzymywał jeszcze długo, nawet jeśli spadek będzie gwałtowny, to nie będzie dogłębny. Także będziemy mieli takie miejsca, gdzie coraz więcej będzie osób niepraktykujących, ale wciąż wierzących i takie, gdzie dominująca będzie się stała postawa właśnie apateistyczna, po prostu obojętna wobec religii. Ja tylko jedną rzecz dodam na koniec, że ja spotkałam się ostatnio z danymi, że w Irlandii do kościoła chodzi około 46% społeczeństwa, czyli mimo tego, co się w Irlandii wydarzyło, prawda, mimo tego, że jest teraz legalna aborcja i związki jednopłciowe zalegalizowane, to wciąż do kościoła, mimo tego spadku, który nastąpił na przestrzeni ostatnich lat, wciąż do kościoła deklaruje, że chodzi więcej niż nawet w Polsce, więc może być ta droga, że właśnie będzie mniej znacznie chodziło, ale nastąpią te zmiany społeczne podobne do tych, które nastąpiły właśnie w Irlandii. Bardzo dziękuję. Tak jak państwo widzą, w zasadzie to dopiero początek rozmowy o religijności Polaków, ale rzeczywiście jak patrzymy na ostatnie lata, to sytuacja zmienia się dynamicznie. Ja również jako psycholog bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać o tym spokojnie, na argumenty, bo szczególnie co mnie martwi w polskiej młodzieży, że coraz więcej młodych osób ma problemy psychiczne, nie ma sensu życia, także jest to bardzo ważna sfera dla młodych ludzi. Zachęcam was do pisania komentarzy pod programem na YouTubie. Możecie również pisać, kto według was najlepiej wypadł w debacie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Była z nami profesor Magdalena Środa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Alicja Defratyka, dziękuję również. Dziękuję również. Krzysztof Gwizdała. Dziękuję. Daniel Flis. Dziękuję. I pastor Paweł Chojecki. Dziękuję też naszym gościom za przyjęcie zaproszenia, no a państwu za poświęcony czas. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Kilka tygodni po swoim nawróceniu w 1986 roku w hali Wisły trafiłem do duszpasterstwa akademickiego Beczka w klasztorze dominikanów, w którym się znajdujemy. To tu, chodząc właśnie po tych korytarzach, rozmawiałem z jednym z zakonników, który, choć osobiście chyba nie znał Jezusa Chrystusa, powiedział mi dość ciekawą rzecz. Jak sobie poradzić z tym, że widzimy u innych tyle zła? Oczywiście u siebie no to już trochę mniej, ale u innych widzimy bardzo dużo. On porównał taką naszą postawę do odkurzacza, który zaciąga śmieci. Jeśli zaciągnie ich odpowiednio dużo, to się zapcha. Dlatego musimy oczyszczać cały czas się z tych śmieci, a być może nawet ich nie zbierać, nie zaciągać, nie koncentrować się na złu, które się rozgrywa wokół nas, a bardziej koncentrować się na dobru. Pokazuję wam, że nawet w katolickim duszpasterstwie wtedy, w 1986 roku, działy się bardzo ciekawe rzeczy. Zasługa to właśnie ksiądz Blachnicki, to właśnie ruch oazowy, a ruch oazowy to Joe Łosiak, Amerykanin polskiego pochodzenia, który będąc młodym katolikiem, dzieckiem jeszcze nastoletnim, nawrócił się do Jezusa Chrystusa i stwierdził po kilku latach, że chce, by prawda o zbawieniu dotarła do Polski. Przyjechał tu jako student. Potem spotkał Karola Wojtyłę, a potem księdza Blachnickiego. Tak się zaczęło. W 1986, kilkanaście lat po tych wydarzeniach, i Bóg dał mi wejść w tę historię, w której jestem do dziś. Zapraszam i ciebie do tej historii. Zapraszam, byś rozważył to, co chce od ciebie Jezus. Stoi i kołacze do twojego serca. Przyjmij go i wejdź na tę drogę, by nieść Ewangelię o darmowym zbawieniu do każdego Polaka jak najszybciej.